Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Każdy z nas, nieważne czy jest, czy dużo zarabia, czy mało zarabia, czy pracuje na kasie w Tesco, czy jest bardzo wysoko postawionym gdzieś pracownikiem dużej kancelarii prawnej, każdy z nas poświęca dokładnie tyle samo czasu, żeby ocenić Cię w aż 11 kategoriach. I wow. Potrzebuje na to tylko 7 sekund. Więc jeżeli jest coś takiego w naszych głowach, mózgach, oczach, co pozwala nam wysnuć wnioski, nawet jeżeli tylko podświadomie, przez pierwsze 7 sekund, to wiedząc to, możemy, może to nie jest dobre słowo, ale możemy manipulować rzeczywistością, czyli tym, co chcemy osiągnąć danego dnia. Mhm. Bo to nie chodzi o to, żeby nie być sobą, absolutnie nie. Ale chodzi o to, że możemy naprawdę pokazać się z takiej strony, na jakiej nam zależy. Jeżeli chcemy być postrzegani jako osoby, które są bardzo kreatywne, możemy to zrobić, pokazując to swoim ubraniem. Jeżeli chcemy być postrzegani jako osoby bardzo konserwatywne, możemy to zrobić ubraniem. Jako osoby bardzo przedsiębiorcze, też możemy to zrobić ubraniem. Więc jeżeli wiemy, że to ma taką moc przekazu i pozwoli nam tak naprawdę te pierwsze kilka kroków przeskoczyć susem, to czemu nie? Bo oczywiście, że to, co mówimy, to, co mamy w głowach, jest bardzo, bardzo ważne, ale ten pierwsze wrażenie, to magiczne pierwsze wrażenie możemy zrobić lub też nie. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.